No kochani, jest godzina 15:44. Właśnie wracam spod bramy wartowni. Ze mną były kotki. Gacuś nie był. Był klakier, Chińczyk, kapitan Żbik, Basiorek, Romeo, Mamuśka. A i Majeczka. O, te kotki ze mną były pod bramą. Pomagały mi odebrać paczki. Proszę, przyszły paczki. I zobaczcie, tak. U góry mamy żwirek. O zapachu morskim i leśnym. Tutaj jest ile? 25 czy 15 litrów. I tutaj też jest chyba 15 litrów i 5 litrów jeszcze. Bo chodziło, żeby była dostawa za darmo. A pod spodem jest duża paczka o wadze 30 kg przeszło. Kochani, o, widzicie? Przeszło 30 kg. I z tego co wiem, to tam jest 6 paczek, 6 kartonów saszetek Felix. W każdym kartonie jest po ile? Po ile tam jest? Po 44 saszetki razy 44 razy 6. No to tam wychodzi 200 ileś saszetek. I to jest od darczyńcy, no kochani, z daleka, bo z Paryża. Z Paryża od pani Basi. Pani Basiu, pani zobaczy, co się mi z wózkiem zrobiło. Widzi pani? Jeszcze kapitan Żbik wszedł. O, zobaczcie, koła. Do środka koła poszły. Mój tir padnie. Będę musiał wykombinować jakiś nowy wózek. To znaczy nowy, w sensie stary, ale ze starego, ale na miejscu nowy u mnie w użytkowaniu. No, odejdź. No, chodź. W ogóle kapitan Żbik nikogo nie atakuje. Natomiast Basiorek piuka cały czas i próbuje do niego się z tyłu dobrać. Tak jakby był zazdrosny. Chodźcie kicie, jedziemy. Jedziemy tym naszym tirem. Mozolnie, kochani, ale idzie. Napęd sam pchaj albo sam ciąg. No. Żaden kotek mi nie pomoże. Żaden. Tylko czekają, żeby do miski nałożyć. I żeby pogłaskać. Takich to mam pomocników. Kochani. Takich mam pomocników. O. No. Czekaj. A tam widzę szramek. Szedł po pochylni. No i cienki bolek. Idą naprzeciw. Zobaczcie, idą mi naprzeciw. Ale żaden nie pociągnie. Tak to jest, jak jest duża różnica w rozwoju ewolucyjnym. Kiedy one osiągną stopień człowieczeństwa humanoidalny? Nie wiem. No. To mi się załamuje całe pudło, ale jakoś wytrzymało. Dojechałem. No, są kotki. Kicie, kicie, klakier, chodź. Chodźcie, kiciulki. O, kapitan Żbik z młodzieżą chce się poganiać. No,
kiciulek. Muszę go zawsze pogłaskać, żeby go udobruchać, żeby się cieszył, żeby nie ganiał. Że go nagradzam za takie zachowanie. No. O, niunia jest, zobaczcie. No do tej pory na sikorki porowała i spała. Ale w moim pokoju. A Zyzio do tej pory od rana jest u Miczurina w obserwatorium ornitologicznym sikorek. No zobaczcie, tutaj tyle kości dałem. Znaczy kości z mięsem. No i o kochani, znowu te w kuchni wyszabrowały wszystko chude mięso. No nic chudego mięsa, tylko szyjki tłuste, które koty za bardzo nie chcą mieć. No szabrują znowu na potęgę. Co za wiedźma jakaś tam do cholery. Co ona z tym robi? Z piersi te boki chude, wszystko, wszyściutko. Ogolone, wygolone, ogolone. Kurczę. Już nie mam siły do tej kierowniczki chodzić, bo to nic nie przynosi. Dyrektorowi nie chcę głowy truć też. No kochani, może ktoś tam zadzwoni, zawstydzi. Powie. No niech wezmą połowę. Ale połowę niech tego chudego zostawią. Nie, wszystko do cna. Co za zołza jakaś. Nienajedzona. Że im się te torby później nie pourywają. No bo co z tym? Przecież nie zje tego tego w kuchni. No zobaczcie, tutaj podjeżdża taryfiarz. Widzicie? I zawsze był punkt orientacyjny, że tutaj był pieniek. Był pieniek. I już dwa pieńki znikły. Wczoraj następny zniknął. No i taryfiarz podjeżdża ten nowy i nie wie, gdzie się zatrzymać. A ktoś się pytał, jaka marka? Volkswagen Kombi. Taki mały. No i postanowiłem w jakiś sposób wyróżnić, żeby wiedział, gdzie. To zobaczcie, na drzewie. Przykręciłem to siedzisko od pufy. Żeby jak jechał, to żeby zobaczył, spojrzał, aha, to tutaj mam się zatrzymać. No co, Basiorku, no co tak płaczesz? Do tej pory był cicho, a teraz płacze i płacze. Co się stało? No co się stało, Kicia? No co się stało, Basiorku? Co jest? No, był wczoraj u lekarza. No, pytacie się. Zostaw go. Już zaczynasz. Zostaw go. Musiałem go odepchnąć znowu. Co się zrobił? Gadam mu, a on nic, on swoje. Szykuje się, żeby mu na tył skoczyć. Zdradziecko w plecy. No więc tak, byłem u weterynarza, a rano była Julcia, bo mi tego Romeo się schował i ten i Basiorek się schował. Jak zobaczyły torbę i zacząłem wołać Romeo, Basiorek, to ja przychodzę z torbą, nie ma. Schowały się, nie było. Wyszły dopiero jak samochód pojechał. Nie wiem, gdzie się schowały. Kurczę, tak się zamaskowały. No a po południu pojechał. To już mi się udało. Tam trochę się pomęczyłem. Złapałem Basiorka, Romeo. O, Romeo, było problem włożyć. No i Chińczyka. Chińczyka wcześniej zamknąłem w tej kojcu metalowym. I pojechały. W SMS-ie napisałem, w której torbie, w jakim kolorze, który siedzi. No i ostrzegłem przed Romeo, że jest bardzo niebezpieczny, jeżeli będzie go chciał tam w ręce i tak dalej. No i w sumie pan doktor je tam przejrzał, poleczył i tak stwierdził, że
Romeo zdrowy, nic nie potrzeba. O, już misia mi tu wskoczyła. No co? Romeo zdrowy. Teraz Chińczyk. Chińczyk miał... Chińczyk, czy już nie pamiętam, czy Basiorek miał ząb chory. Także mówi, że mu się rusza, także go wyrwał, usunął. Poza tym też tam owrzodzenia jakieś miał. Basiorek tak samo jakieś tam miał owrzodzenia. Też mu tam poleczył. No i powiedział, że 12 i 15 ma Chińczyk i Basiorek przyjechać na dalsze leczenie. No i oczywiście 12, czyli to będzie jutro, Julcia na trzecią wizytę. No i koszt, no to rano taryfa 30 zł, po południu drugie 30 zł, to 60 zł. Julcia leczenie 35 zł, to jest 95 zł. No i leczenie tych trzech kotów. Zyzio, ten Romeo, oględziny i leczenie Basiorka i Chińczyka 160, razem rachunek 255 zł. O. No tak to koszty idą. Tutaj z kolei kupiłem sam ten żwirek, no to zapłaciłem 95 zł. Także kurczę, pieniądze idą. Kosztuje to wszystko. Mówię to dlatego, no puśćcie, puśćcie. No bo niektórzy mnie tam posądzają, że robię to dla własnej gratyfikacji, że to ja mam korzyści jakieś finansowe, że o to mi chodzi, nic więcej. Kochani, ja jeszcze ze swojej emerytury płacę, ile mogę, resztę, co mi zostaje. I pieniędzy nie potrzeba. Tu w DPS-ie jestem. To za DPS płacę 70%. Abonamenty płacę za internet, żeby później filmiki puszczać. Za telefon abonamenty. A resztę idzie na koty. Nie palę papierosów, nie piję kawy, piję inkę, którą tutaj, i do życia nie potrzeba pieniędzy. Tutaj ja sam mogę pozwolić, żeby pieniądze, które mi zostaną, o kurczę, żeby kotkom kupić, czy leczenie. No ja wiem, że ludziom niektórym to trudno zrozumieć zaraz. To nie, no jak tego, to na pewno tam pieniądze sobie. Karmę też sobie, nie? Sprzedaję dla zarobku. Ludzie to potrafią być obrzydliwi. Myślą, że wszyscy zaraz chapią, żeby dla siebie, żeby się wzbogacić. Tak się wzbogaciłem, że w DPS-ie jestem, kochani. O. Też miałem pieniądze, wszystkie to oddawałem byłej żonie. No i zostałem goły i wesoły. Za samochód mi pieniądze jej oddałem. To powiedziała, udowodnij mi, że mi dałaś. No. Pieniądze brała moje, nie płaciła jako sobie. Tak płaciła, że mieszkanie nie płaciła, zadłużyła, mieszkanie poszło pod młotek. Straciliśmy, bo ona pracowała po Hiszpanii z dzieciakami w okresie szkolnym. Tak się dorobiłem i się dorabiam nadal. Tak, jestem pazerny jak nie wiadomo co. Jak to jedna pani powiedziała, że wszystko rozdaje. A rozdaje. A co?
No, kochani, jestem w Bocianówce. Klakierek już wskoczył tutaj. Proszę, zrobiłem takie... No, zwierzę oderwało mi się, jak niosłem z Marcinem. Złapałem za koniec i się oderwało. No to tu przykręciłem. No, temperaturę mamy. Zobaczę. No, przestań mi głową odpychać. Smartfon 12,5. 51. No i... O, tutaj siedzi. Który to siedzi? Chyba Chińczyk. Tutaj Szramek je. Tak? A inne kotki na dworze. O, kapitan Żbik się tu ładnie ułożył. Nie, kiciulko? No, tutaj. Tutaj cienki Bolek. Kicia, kiciulko. Wiaterek jest, słyszycie? Wieje. Gdzieś tam na niebie samolot leci. Pasażerski na pewno. No, a tutaj jest... A tutaj jest... ta paczka od pani Basi z Paryża. 30 kilo, kurczę Bolek. No wiecie co, to jest 1/3 mojej wagi. No, skoczył mi tutaj Pieszczoch. Pieszczoch, czekaj, będziemy sprawdzać, czy to się zgadza. Odejdź, bo ci brodę. Sztaby puściły. Jedziemy przez środek. Robimy wiwisekcję na martwym organizmie. Jeszcze tutaj boczek. Przecięło się. Dobra. Otwieramy ten sarkofag z mumią faraona Tutenchamona. O! Jest. 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 Zobaczcie. O, tu mamy wypełniacze. I mamy 4. I tutaj po 1, 2, 6. Czyli zgadza się. Ostrzelam trochę. No dobra. I trzeba będzie to gdzieś ułożyć. Kochani. Trzeba będzie gdzieś ułożyć. Czy jest jeszcze gdzieś wolne miejsce, gdzie można to ułożyć? Widzicie to? Widzicie jeszcze gdzieś wolne miejsce? Za bardzo nie widać. Wszystko pozajmowane. Jeszcze chyba do sufitu. Można byłoby podwiązać. No. No to tak żartując. Dobra. Kochani, to tyle.